na kanale Tarot z Planem Duszy. Zapraszam Was na czytania styczniowe. Troszeczkę może opóźnione, ponieważ znowu mam jakiś problem z internetem, ale myślę, że wszyscy będą mieli szansę pooglądać te właśnie czytania w odpowiednim dla nich czasie. Ponieważ tak to jest w życiu, że dostajemy te odpowiedzi czy jakieś informacje w momencie, w których najbardziej ich potrzebujemy. Dziękuję Wam bardzo za cały rok, który wspólnie przeżyliśmy. Trudny bardzo rok, pełen wyrzeczeń tak naprawdę. I mam nadzieję, że ten kolejny przyniesie nam bardzo dużo radości i wspólnej zabawy, że będziemy mogli się pootwierać, spotykać na nowo, że wszystko wróci do jakiejś nowej normy, tak powiedzmy. Dziękuję za maile i za wsparcie, które od Was dostaję. I jeszcze chciałam przypomnieć, że w lutym będzie kurs Planu Duszy online. I jeśli są osoby zainteresowane, to zapraszam. Adres mailowy znajdziecie pod filmem, a Wy jeszcze tutaj możecie zobaczyć go na ekranie. Jest to info@planduszy.pl. Bardzo proste. Zapraszam też wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia albo potrzebują jakichś wskazówek przy wyborach życiowych do konsultacji, indywidualne czytania, sesje planu duszy. Cały wachlarz różnego rodzaju wsparcia dla osób, które tego potrzebują w odpowiednim czasie, oczywiście rozwiania wątpliwości, zajrzenia w głąb siebie, tak powiem. A teraz już nie będę przedłużać i zapraszam Was na czytania dla każdego znaku. Witam wszystkie barany w czytaniu na styczeń 2021. Zobaczymy, jaka jest energia na styczeń, taka główna, która powie nam, z czym popracować, na czym się skupić, co jest ważne. Oczywiście czytanie jest ogólne, więc może nie rezonować z Wami. Zobaczymy, co też ten tarot powie na ten styczniowy czas. Ok, jedna karta dla baranów. 10 mieczy. A to dopiero karta. Taka moc w zakończeniu. Mam wrażenie, że tutaj kończy się mocno jakiś czas. Trudny czas. Zresztą wiemy wszyscy doskonale. Dla nas wielu rok 2020 to trudny czas i wchodzenie teraz w styczeń. To może być właśnie w styczniu jeszcze takie domykanie, jakieś tutaj jest odejście. To może być zupełnie i totalnie zmiana myślenia. Coś tutaj musi odejść, żeby zrobić miejsce na nowe. Miecze to jest komunikacja, miecze to jest porozumienie, to są moje myśli. Tutaj mamy też powiązaną literę hebrajską jod, która w tłumaczeniu oznacza dłoń, ramię i łączy się na przykład w planie duszy z energią służby i pracy. Tak jakbyście mieli tutaj dużo pracy włożyć w to, żeby osiągnąć oświecenie, bo mamy tutaj też słońce w bliźniętach, czyli mamy tutaj potrzebę oświecenia, zobaczenia, co jest dla mnie ważne. Bardzo często ta karta wieszczy jakiś koniec. Najczęściej. Więc co jest zakończeniem? Poczujecie, co kończy się dla mnie w styczniu? Dla niektórych może być to zakończenie jakiegoś etapu trudnego, dla innych może się kończyć związek, dla jeszcze innych może to być jakieś zakończenie, przejście z jednej pracy do drugiej, czy zakończenie kariery, może przejście na emeryturę. Różne są tutaj możliwości, bo czytanie jest, tak jak mówiłam, ogólne, nie mamy tutaj konkretnego pytania, więc zobaczmy, co jeszcze oprócz tego ujrzymy na stole. Wybrałam dla Was taką talię kosmicznego snu i zobaczymy, co ten sen nam tutaj chce powiedzieć. Jakie mamy energie dalej? Co odchodzi, co przychodzi? Ja już wcześniej tasowałam dla Was te karty.
żeby tutaj nie przedłużać na wizji, ale i tak zawsze troszeczkę tasuję. Ok. Poprosimy dla baranów o jeszcze 8 kart. Tutaj jakaś odchodząca energia. Tutaj pojawiająca się możliwości jakieś. Tutaj kreatywność, komunikacja, miłość, może związki, emocje, pieniądze, materia, czyli wszystko to, czego można dotknąć. Nadzieje, obawy. A tutaj podsumowanie albo jakaś informacja. Mamy tutaj transformację, zobaczcie. No, są to dwie energie bardzo spójne. Karta śmierci to też jest tutaj narzędzie ostre, czyli a czasami jest pokazywana z mieczem, czasami jest pokazywana z kosą. Tutaj mamy kosę akurat. Ale jest to, jak widzicie, przeobrażenie, przejście z jednego stanu w drugi. Tu może coś odejść. Definitywnie coś was opuszcza. Nastąpi ogromna zmiana. Głęboka zmiana. To jest karta skorpiona, tutaj śmierć. I będziecie czuli w otoczeniu, że tutaj się coś przewala, coś się zmienia. To nie musicie być wy sami. To może być w waszym otoczeniu jakieś odchodzenie, pojawianie się energii, która się transformuje, czyli mogą odejść od was jacyś znajomi, mogą się skończyć jakieś przyjaźnie albo związki też, albo tak jak mówiłam, ktoś obok was będzie się też przeobrażał, czy świat w ogóle będzie się przeobrażał. Mam wrażenie, że już się zmienia. Zresztą weszliśmy w erę wodnika i mam wrażenie, że to też ma znaczenie. Zobaczmy, co dalej. Odchodzi energia takiego uspokojenia, czterech mieczy, która mówi o uspokojeniu, o wyciszeniu, o potrzebie odpoczynku, o tym, że coś się leczy. Się leczymy, leczy się umysł, jest spokojny. To jest też potrzeba medytacji, snu. Zresztą mamy czas takich ciemności trochę. Weszliśmy już właśnie w ten czas, kiedy słońce zaczyna słońce. Dzień zaczyna się robić dłuższy. Słońce właściwie będzie bardziej widoczne, ale to jest dopiero początek, więc mam wrażenie, że potrzebujemy tego spokoju, takiego wejścia w siebie, w taką równowagę. Równowagę czwórki mieczy. Umysł jest spokojny, odpoczywa, śpi, medytuje. Ciało też od razu się leczy, bo nie ma napięć. Wszystko jest takie stabilne, jak to w czwórkach. Zobaczmy dalej. Natomiast wchodzimy, tutaj wy będziecie wchodzić w energię szóstki monet. Szóstka monet to jest z kolei taka karta, no moja kamera, no właśnie. Szóstka monet to jest z kolei karta takiego dzielenia się i równowagi, dawania i brania. Co daję, co dostaję, czy umiem przyjąć, czy umiem dać. Co do mnie przychodzi, co odchodzi. To jest też karta, która mówi o tym, że jest to równowaga, do której zmierzamy, dążymy. To jest materialna bardzo tutaj energia naprzeciwko takiej lekkiej energii. Czyli tak jakbyśmy mieli odwrotnie. Weszliśmy w erę wodnika, gdzie mamy tutaj dużo powietrza, a tutaj mamy z kolei tak jakby kończący ten miesiąc, kończącą ten miesiąc energią jest szóstka monet, tak? Czyli bardzo mocno taka namacalna energia monet. Więc stabilnie, tak? Bardzo stabilnie będziecie wychodzić w takiej mocy, którą się ma. Dzielę się, mam i daję. Tylko patrzcie, żebyście nie rzucali takich okruchów, tak? Że dajecie, albo żebyście to nie byli wy, którzy dostajecie jakieś okruchy. Dzielimy się z serca, tak? I wtedy to ma sens i to jest taka wtedy równowaga. Ale patrząc na tą kartę, mam wrażenie, że to może być właśnie taka duża moc stabilizacji finansowej też i jakieś wyjście tutaj z jakiejś zapaści. Co tutaj mamy w kreacji? W
kreacji mamy moc maga. Piękna karta, która mówi o tym, że robicie pierwszy krok. To jest styczeń, to jest pomysł, to jestem ja, nowy ja, nowa ja. To jest to, co chcę zrobić i mam tutaj noworoczne postanowienia. Będę używać swoich talentów i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zdobyć drugą pałeczkę, żeby osiągnąć finałową kartę, która ma numer 21, czyli świat. Zdobycie świata. W pierwszym kroku decyduję się na to, że teraz idę i będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby odnieść sukces. I to będzie taka świeżość, tak? Tu mamy koniec, tu mamy świeżość. I to jest energia bardzo taka ziemska, bo mag u mnie na przykład to jest ziemia, to jest połączenie z ziemią. To jest takie używanie swoich talentów, taka jedność też. Tutaj natomiast mamy siódemkę buław, która mówi o komunikacji. Tutaj tak jakbyście się mieli opierać jakimś informacjom, tak jakbyście mieli swoją opinię i nie poddawali się. I bronili się, i bronili swojej opinii na jakiś temat. W zależności od tego, jakie macie przekonania, możecie czuć się tutaj osamotnieni w tej walce. Może to być chęć zdobycia, nie wiem, stanowiska, ale może to też być chęć głoszenia jakiejś prawdy swojej, gdzie możecie czuć się osamotnieni, że nikt inny może nie podzielać waszych poglądów na jakiś temat. Może to też być obrona swojego stanowiska pracy, tam gdzie pracujecie. Może to być bardzo dużo różnych sytuacji związanych ze wzrostem, z chęcią zwycięstwa, ponieważ siódemki zapowiadają tutaj chęć zwycięstwa. To ja mam moc, to ja zwyciężę, więc bardzo dobrze ta energia, obie te energie świetnie idą w parze, ponieważ robimy pierwszy krok i chcemy dążyć do zwycięstwa. I nie poddajemy się, tak? Siódemka buław to jest taka już energia w energii ognia, która nabiera takiej esencji, tak? Takie natężenie tutaj się zwiększa, tego ognia. Więc tutaj trzeba uważać, w jaki sposób korzystamy z tej energii. Czy czasami to nie jest tak, że lecimy na przykład, nie wiem, z motyką na słońce. Trzeba tutaj przyjrzeć się, czego ja bronię, czy rzeczywiście to jest tak silne przekonanie moje, że warto go bronić, czy po prostu jestem w opozycji, bo chcę być w opozycji do wszystkich innych ludzi. No ale to już indywidualnie zobaczycie. Dalej, cesarzowa. W relacjach pięknie jest cesarzowa, jest obfitość, jest miłość, jest nowe życie. Nowe maleństwo, nowe życie, połączenie z Wenus, połączenie tutaj z obfitością, jest jak trzeba, jest tutaj deszcz, który pozwala wzrastać tej naturze, pozwala nakarmić ziemię, oczyścić wszystko. To jest właśnie całe bogactwo tej cesarzowej. I zobaczcie, taką tutaj mamy energię zakończenia. To tak jakby ten styczeń miał pozwolić wam wyjść do bogactwa, poczucia, że macie i wsparcie, nie wiem, w jakiejś żeńskiej tutaj energii. Tak jakby opiekę wszechświata czy matki natury. Tak jakbyście mieli odczuć tutaj świeżość uczuć. Dla niektórych to rzeczywiście może być nowe dziecko pojawiające się w rodzinie. Czy wokoło, czy u znajomych, bo cesarzowa je akurat właśnie trzyma już świeżo narodzone, tak? Więc kończy się i zaczyna nowe życie. I tak samo ten mag pokazuje to nowe życie i pierwszy krok. Dalej mamy zwycięstwo. Karta Rydwanu, która mówi o zwycięstwie, o tym, że jesteście bohaterami, poradzicie sobie, że tutaj nie będzie wielkich przeszkód, że być może będziecie potrafili zorganizować sobie jakąś podróż, nawet w tych czasach zarazy, kiedy wszystko jest teraz takie ograniczone. Być może będzie to podróż wewnętrzna, która będzie sprawiała, że będziecie się czuli jak bohaterowie, a może to być właśnie podróż, która
będzie fizyczną podróżą. Będziecie przemieszczać się w styczniu z miejsca na miejsce. I to będzie właśnie zwycięstwo nad tym zastojem, nad tym, co odchodzi. Tutaj jest zastój. No, zastój w sensie czwórki. Zawsze są takie, takie zamknięte czwórki, kwadraty. I tutaj jest, nawet na tej karcie widać brak ruchu, tak? Siedzi ktoś i koniec. Tutaj jest ruch, tutaj jest przepływ energii. To jest karta raka, to jest karta, która mówi: poszukuję swojego domu, teraz będę manifestował mój dom. Tutaj jakieś inwestycje to też mogą być. To może być ruch w pieniądzu, tak? Czy może być ruch w finansach, może być ruch w materii też. Wszystko zależy, w jakim miejscu jesteście i czy macie tutaj finanse, żeby inwestować, czy raczej chodzi tutaj mocno o to, że wchodzicie w równowagę, w sensie takim, że może świat będzie powoli wracał do normy, wyjazdy i tak dalej, i wszelkie inwestycje, czy jakieś przemyślenia na temat tego, czy się przeprowadzać, może tutaj powrócimy już przynajmniej w tym departamencie do jakiegoś ruchu. Zobaczmy, co macie tutaj w głowie. Piątka kielichów. No, mam wrażenie, że tutaj jakbyście się smucili, że to coś odchodzi. Tak jakby coś was tutaj smuciło. Że ta energia tutaj jakaś odchodzi. Być może chodzi o tą przeszłość i przemijający czas, pustkę jakąś. Czasami, kiedy nadchodzi zmiana, jest tyle nowości, to jest też dużo jakiegoś takiego smutku i tego kryzysu piątek, tak? Piątki to są też kryzysowe w sensie takim, że no, odczuwamy smutek albo jesteśmy jacyś konfliktowi, to te piątki mają to do siebie. A nadzieja to może być nadzieja na to, że ten smutek odejdzie od nas, że tutaj jak z nowym rokiem, nowym krokiem, to już tutaj zaczniemy widzieć to słońce, które się wychyla tutaj zza tej czarnej chmury. No, nie jest ona taka czarna, ale jest taka granatowa, więc chodzi o to, że nie patrzymy w pusty kielich. Raczej zwracamy uwagę na to, co do nas przychodzi. Smutek oczywiście jest ważny, ponieważ gdyby nie było smutku, nie byłoby radości, podejrzewam, tak? Bo mamy świat dualny, czyli wszystko mamy ciepłe, zimne i tak dalej. Więc może tu też chodzi o to, że potrzebujecie tego smutku zaznać, tak? Żeby potem odczuć tą radość w sposób taki właśnie mocny. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Stawiam na swoim. Ten smutek jest mi potrzebny, żeby zobaczyć, że przychodzi następny krok i następna radość. Następna emocja to jest radość, o tak chciałam powiedzieć. No i tutaj dla niektórych to jest bardzo piękna energia dwóch kielichów, która mówi o spotkaniu, o... A kamera nie chce pracować. O, jest już. Która mówi o połączeniu, o równowadze, o znalezieniu swojej duszy przyjaznej, o znalezieniu swojej drugiej połówki. Dla niektórych to będzie właśnie wyjście tutaj z bycia singlem do bycia parą i nawet posiadanie potomstwa, bo tak jak patrzę, to mamy i maga, i cesarzową, to mamy tak 1, 2 i 3. Rodzina się powiększy, tak? Może to być właśnie... ta zmiana, tak? Koniec bycia samotnikiem czy osobą, która ma status singla i myślenia w ten sposób. Tutaj trzeba się otworzyć na zupełnie inny świat, na opiekę nad innymi i na zupełnie inne podejście do życia, tak? Tak można też przeczytać, ponieważ czytanie, tak jak mówię, jest ogólne. Także piękna energia zrównoważenia. I tu mamy czwórkę, tu mamy szóstkę, a tu jest dwójka. Wejścia w jakąś równowagę. Będziecie odczuwać zakończenie bardzo mocno i totalną zmianę świadomości. Jednocześnie będziecie też wchodzić w stan równowagi, rozwoju, ekspansji.
tutaj ta karta dziesiątka bardzo mocno mówi o tym, że przychodzi nowy czas. Trzeba skończyć z tym, co wcześniej, ze starym myśleniem. Stare myślenie odchodzi. Transformacja. To jest to. Zobaczmy teraz, co jeszcze na zakończenie powie nam karta wyroczni świętych buntowników. Zobaczymy, tylko raz przełożę. I pierwsza karta z pierwszego przełożenia będzie mówiła nam, podsumuje nam czytanie. I zawsze tutaj jest w tej karcie taki przekaz od autorki o procesie uzdrawiania. O, macie ten sam proces uzdrawiania, co miał koziorożec. Mamy tutaj taki przekaz. Jeśli kamera zacznie współpracować. Uwolnienie od oceniania i wtedy wolność i miłość. Takie poczucie wolności, miłowania i kochania. Zobaczymy, teraz przeczytam wam jeszcze tutaj od autorki ten proces uzdrawiania, który ona tak świetnie tutaj opisuje przy każdej karcie. To jest też matczyna tutaj energia. Tak jak mamy tą cesarzową, to bardzo mocno jest tutaj mowa o bezwarunkowej miłości, o matce uniwersalnej, o tym, że natura matka nas kocha i żebyśmy sobie zwizualizowali właśnie tą naturę i matkę, która nas kocha. Bez względu na to, jakie mamy relacje ze swoją osobistą matką. I teraz właśnie przeczytam wam, jaki to jest proces uzdrawiania, który możecie sobie zastosować, zrobić na przykład w styczniu. Połóżcie swoje ręce niżej na brzuchu, tam, gdzie macie czakrę sakralną i możecie powiedzieć następujące słowa. Teraz uwalniam z mojego ciała, z mojego umysłu i z mojego serca wszystkie negatywne uczucia czy doświadczenia związane z macierzyństwem, czy związane z moją rodzoną matką, które nawet przechodzą przez takie rodzinne czy rodowe połączenie. I uwalniam wszystko to z mojego ciała, aby osiągnąć i otrzymać uzdrowienie, miłość, wsparcie od uniwersalnej matki, która pomaga wszystkim, którzy tego pragną. I naturalny przepływ życia wtedy jest możliwy, kiedy uwalniają się te wszystkie negatywne blokady, wpływy. Obym była, czy był błogosławiony i utrzymywał matczyną kochającą energię. Obym wzrastał i był bezwarunkową miłością, czy była bezwarunkową miłością. I niech tak się stanie. Oddychajcie. Wydychajcie, oddychajcie, wdychajcie powietrze. Skupcie się na oddechu. I kiedy wdychacie powietrze, wyobraźcie sobie, że wciągacie uzdrawiającą miłość od uniwersalnej swojej matki. Kiedy wydychacie, to poczujcie, że uwalniacie negatywną energię ze swojego ciała. Nie musicie dokładnie być przytomni i odczuwać, co dokładnie zostało uwolnione. Ważne, żebyście mieli tą intencję uwolnienia tych negatywnych energii. Możecie mieć jakieś poczucie przepływających przez was różnych emocji, przez wasze ciało. Możecie to poczuć, ale niekoniecznie. Cokolwiek by się nie zdarzyło, ten proces jest wasz prywatny, indywidualny i jest odpowiedni tylko dla was, tak jak go będziecie odczuwać. I pamiętajcie, że jeśli nie możecie odczuwać tych wszystkich sensacji jakoś świadomie, to wiedzcie, że gdzieś tam na innym poziomie to wszystko jest bardzo mocno uzdrawiające i czyniące was wolnymi od negatywnych wzorców. Zrelaksujcie się jeszcze.
Poczujcie, kiedy jesteście gotowi na to, żeby już zakończyć ten cały proces. I kiedy poczujecie to, po prostu połóżcie swoje ręce na swoim sercu i wyślijcie miłość do siebie. A teraz możecie wrócić do swojego codziennego dnia i do zajęć, które robicie na co dzień. A ja Wam z mojej strony życzę, żeby ten styczeń przyniósł Wam spełnienie, żeby zakończył się trudny czas i żeby to nowe, które nadchodzi, było już dla Was wyczuwalne, mocne, wspaniałe i żebyście mogli kochać i być kochanym. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was.